31 stycznia w Toruniu stoczysz pierwszą tegoroczną walkę. Jak ostatnim razem rozmawialiśmy, to jeszcze nie do końca chyba byłeś pewny tego startu, ale mimo wszystko trenowałeś. Teraz chyba możemy powiedzieć, że pewny tego występu jesteś. No tak, wróciłem teraz z nart wczoraj, dzisiaj przyszedłem na salę treningową, nic się nie zmieniło, termin walki ten sam, także mogę być dobrej myśli. Nie wiem, jaki jest jeszcze dystans walki, prawdopodobnie będzie to tylko 6 rund, ale zobaczymy. A co wiemy o rywalu? Czy coś wiemy? Dzisiaj trener mówił o jakichś propozycjach, natomiast z tego co wiem, trener jest za tym, żeby był to rywal nieco mocniejszy niż te propozycje padały, także będziemy jeszcze, że tak powiem, negocjować. Czyli idziesz tym swoim torem, tak? Że ważne, żeby walka była efektowna, podobała się, a jak wygrasz, to jeszcze będzie pełen sukces. Znaczy zależy też mi na rozwijaniu swoich umiejętności. No wiadomo, że im lepszy rywal, tym te umiejętności rosną z każdą walką. Wiadomo jest też, że rynek polski, jeśli chodzi o pięściarzy, jest ograniczony, więc ciężko jest o sparring partnerów. Sprowadzanie sparring partnerów z zagranicy to dodatkowe koszty dla promotorów, także część tej nauki trzeba pobierać właśnie z walk, no i właśnie pragnę, żeby ci rywale byli odpowiednio przygotowani. Obok ciebie w Toruniu w walce wieczoru będzie walczył Krzysztof Głowacki, który szykuje się do eliminatora Federacji WBO wagi junior ciężkiej. On będzie walczył z Nurim Seferim. No, ty jesteś tym pięściarzem, który śledzi boks bardzo dogłębnie. Jak widzisz przebieg tej walki? No ja stawiałbym na Krzyśka Głowackiego. Generalnie z większością zawodników na świecie stawiałbym na Krzyśka Głowackiego, bo ja widzę w nim to coś. Może nie błyszczy w mediach, jak to robi część pięściarzy, natomiast on naprawdę jest solidnym zawodnikiem. Potrafi mocno uderzyć, a to jest bardzo ważne. Jeszcze bardziej istotne jest to, że on potrafi przyjąć cios, potrafi iść w wymianę i się tego nie boi. Także ja wierzę mocno w Krzyśka. Z większością byś na niego stawiał? Z Marco Hookiem czy Tonym Bellew też? Z Tonym Bellew na pewno, z Marco Hookiem miałby szansę. Znaczy to są w ogóle inni pięściarze. Myślę, że Hook już szuka bardzo dużych pieniędzy i tylko na takie walki będzie w 100% zmotywowany. Ostatnio ze słabym tak naprawdę Larghettim wypadł nie najlepiej. Włoch mu sprawił dużo problemu i myślę, że Krzysiek by mu sprawił większe problemy, jeśli Hook by wyszedł tak nastawiony do walki z Krzyśkiem. Jeśli chodzi o Tony Bellew, to naprawdę jest twardziel, on na pewno by się nie poddał. Ma za sobą pojedynki z lepszymi rywalami niż Głowacki, natomiast Głowacki jest głodny boksu i też moim zdaniem miałby duże szanse, a nawet z Bellew mógłby być faworytem.